Debata jest bardzo emocjonalna. Historia i naturalny wyspiarski instynkt Wielkiej Brytanii odpychają od Europy. Rozsądek raczej przyciąga do Europy. Nie znamy wyniku. Barack Obama zaangażował się niejako w tę dyskusję. Czy to pana zaskoczyło, że opowiedział się tak jednoznacznie? Nie, to w ogóle mnie nie zaskoczyło, natomiast nie jestem pewien, czy to pomoże komukolwiek. To znaczy, że u Brytyjczyków, zwłaszcza tych, którzy mają pewne skłonności do głosowania na rzecz Brexit, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to może być irytujące, że ktoś z zewnątrz próbuje wtrącać się i wpływać na decyzje suwerenne Brytyjczyków. To jest niepewne. Podobnie Szpigiel ostatnio opublikował numer specjalny na okładce Nie wychodźcie, prawda? To są różnego typu presje, które mogą wpływać na tych, którzy chcą pozostać w Europie. No, można to zinterpretować jako wezwanie do jedności wspólnoty euroatlantyckiej po prostu. No tak, ale to tu Brytyjczycy powiedzą, że my jesteśmy za jednością wspólną atlantycką, tylko żeby to była jedność w trójkącie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, kontynent, czyli Unia Europejska. Wielka Brytania się rozpadnie po Brexicie? To jest jeden z bardzo istotnych argumentów na rzecz pozostania w Unii Europejskiej, dlatego że wiemy, że tutaj zarówno Szkocja, jak i Walia są znacznie bardziej proeuropejskie niż Anglia sama, więc może się okazać, że Anglia cofnie się o kilkaset lat i pozostanie po prostu nie Wielką Brytanią, tylko małą stosunkowo Anglią. To jest bardzo prawdopodobne. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM. Oraz w archiwum na stronie tokfm.pl / audycje.